Gmina Gniezno jest jednym z niewielu samorządów, w których dokonano tak dużych pod względem ilościowym zmian sołtysów. 31 sołectwach na jej terenie taką rolę po raz pierwszy będzie pełniło aż 14 osób. Pytanie, jak wpłynie ten powiew świeżości na jej rozwój w przyszłości, jest otwarte. Wszystkich nowo wybranych zaproszono na odprawę z wójt Marią Suplicką, która gratulowała i życzyła im samych sukcesów. Przeprowadziliśmy w ostatnim miesiącu 31 zebrań wiejskich. Zebrania były poświęcone wyborom sołtysa i wyborom rad sołeckich. Mamy 14 sołtysów nowych. Zmieniły się też bardzo proporcje. Funkcję sołtysa do tej pory sprawowało 14 kobiet i 17 mężczyzn, panów. Natomiast po ostatnich wyborach ta proporcja znacznie się zmniejszyła. Funkcję sołtysa będą sprawowali 21 kobiet i 10 panów. To jest tylko potwierdzeniem, że kobieta jest równie sprawcza, skuteczna, jest też bardzo dobrą organizatorką. Jedną z najmłodszych w tym gronie jest 38-letnia Ewa Skowrońska, nowa sołtys Goślinowa. Zdecydowałam się za nową mieszkańców tak naprawdę, ponieważ mieszkam w części Goślinowa, gdzie przez wiele lat nic się nie działo. I to oni byli takim koniem napędowym, że tak powiem, wypchli mnie bardzo do podjęcia tej decyzji. No i udało się. Zagłosowali na moją osobę, dzisiaj jestem sołtysą. Goślinowo ma to do siebie, że jest takie bardzo rozłożona. I w jednej części no, została bardzo zaniedbana, tak? Przez 10 lat nie było absolutnie żadnej inwestycji sołeckiej. Dlatego ja zamierzam to zmienić. Jak również zadbać o taki pozytywny wizerunek sołectwa, czego też moim zdaniem brakowało, takiego wyjścia do ludzi. Co wczoraj właśnie tak się bardzo rozczarowałam, jak wywieszałam ogłoszenia na tablicach sołeckich. No na pewno one są do zmiany. Tak jak jeden z przystanków autobusowych bardzo, że tak powiem, zaniepokoił mnie. To już nawet nie chodzi o wygląd, ale też myślę, że nie gwarantuje takiego bezpieczeństwa. I myślę, że to będzie mój priorytet. Oborze na sołtysa wybrano 46-letniego Adama Tunichskiego. Pomysł na sołtysowanie w mojej wsi obora nie wyszedł w ogóle ode mnie. Ja byłem bardzo zaskoczony, kiedy społeczność zobaczyła, że człowiek się udziela, że człowiek coś potrafi zrobić, coś pomóc. I stąd mieszkańcy tak troszeczkę wypchnęli mnie przed szereg, poprosili, czy bym nie poprowadził wsi, i zgodziłem się i stąd na zebraniu wyszło właśnie tak, jak wyszło i jestem w tym momencie sołtysem. Myślę, że w pierwszej kolejności chodzi o to, żeby łączyć ludzi, a nie dzielić. To jest dla mnie priorytet, żeby połączyć ludzi w tej wsi, żeby były jakieś imprezy integracyjne, które połączą tą wieś w ten sposób. Co do inwestycji, jest też mnóstwo pomysłów. Nasza wieś nie ma żadnej sali i chyba też w tym kierunku troszeczkę pójdziemy. Aczkolwiek to jest dalekosiężny pomysł, wymagający i zgód budowlanych. Cały szereg jest potrzebnych zgód, ale to jest też jakiś pomysł. Wójt Maria Suplicka deklaruje, że drzwi jej gabinetu będą otwarte dla każdego. Sołectwom będzie również służył pomocą specjalnie oddelegowany do nich urzędnik. Przede wszystkim będę życzyła im satysfakcji z realizacji zadań jako sołtys. Praca sołtysa jest bardzo trudna. Jest nawet powszechne powiedzenie, tyle sołtys może, ile wieś pomoże. I faktycznie tutaj każdy sołtys oczekuje, ale potrzebuje dużo wsparcia wsi, dużo życzliwości i dużo zrozumienia od społeczności lokalnej, która jest bardzo zróżnicowana w naszych sołectwach. Jest Pani gotowa, że nowi sołtysi będą pukać do Pani drzwi częściej niż dotychczas to było? Tak, jestem gotowa. Z takim dużym zainteresowaniem przyjęłam taką dużą zmianę w składzie sołtysów. Jest to powiew świeżości, powiew młodości, także będziemy na pewno tutaj starali się tworzyć dobre płaszczyzny do współpracy.
Mamy też wśród pracowników urzędu osobę, która jest specjalnie dedykowana, jej praca jest dedykowana na wsparcie sołtysów. Co by nie mówić, 31 sołtysów, 31 sołec, to jest naprawdę spora liczba tutaj osób, spora liczba potrzeb, oczekiwań i ta pracownik jest specjalnie tutaj oddelegowany do działań na rzecz sołectw. Fundusz sołecki w gminie Gniezno wynosi łącznie około 1 000 000 zł. Sołectwa na swoje wydatki w zależności od ilości mieszkańców dostają rocznie od 20 do nawet 80 000 zł.